Witamy Was serdecznie, Renata Wiśniewska. Maciej Ciechomski. Jak się domyślacie, jesteśmy mediatorami. I to jest pierwszy wykład otwierający ten kurs, a będziemy rozmawiać sobie o mediacji w korzyściach. Szkole. Też jakie szkoła może mieć z prowadzenia mediacji, ale też uczestnicy konfliktów na terenie szkoły, w jaki sposób mogą wykorzystać mediację jako formę rozwiązywania tych konfliktów. Mediacja jest procedurą, która wspiera dialog w szkole pomiędzy skonfliktowanymi stronami. Nie ma sensu, żebyśmy opowiadali Wam od początku na temat definicji mediacji, ale chcemy zwrócić uwagę na to, że jest ona formą sprawiedliwości naprawczej, czyli takim sposobem rozwiązywania konfliktów, gdzie nie chodzi o to, żeby wydać wyrok, nie chodzi o to, żeby ocenić sytuację i postępowanie stron. Tutaj chodzi o to, żeby przywrócić w szkole ład i porządek. Ta sprawiedliwość naprawcza ma swoje odzwierciedlenie w ugodzie mediacyjnej, która jest takim końcowym dokumentem z procedury mediacyjnej. W tej ugodzie mediacyjnej zawsze muszą się pojawić dwa elementy. Po pierwsze, naprawienie szkody. Naprawienie szkody pomaga stronom w przywróceniu tego ładu społecznego, o którym Maciek mówił, a drugim takim bardzo istotnym elementem jest zadośćuczynienie. Dzieci mówią o zadośćuczynieniu, że to jest coś ekstra, taki rodzaj nawiązki na rzecz osoby pokrzywdzonej za jakieś krzywdy moralne, emocjonalne. Pamiętajmy jednakże, że mediacji zawsze mamy strony, które myślą o sobie, że są pokrzywdzeni w danym konflikcie. Zaczynamy od tej sprawiedliwości naprawczej, w ogóle rozważania na temat mediacji, bo łatwiej będzie zrozumieć, dlaczego, jak działa ta procedura, jakie techniki się stosuje, jakie są zasady mediacji, skąd ta dobrowolność, skąd ta poufność, dlaczego neutralny, bezstronny mediator jest potrzebny. Jeżeli popatrzymy na to właśnie na cel, na efekt końcowy, gdzie myślimy o sprawiedliwości, która nie jest stanem, jest procesem, do którego po prostu dochodzimy. I to strony dochodzą, bo każdy sprawiedliwość rozumie inaczej. Co to znaczy sprawiedliwie dla Piotrka w tym konflikcie? Co to jest sprawiedliwie dla Janka w tym konflikcie? Każdy to rozumie inaczej i każdy będzie wchodził z innymi oczekiwaniami, innymi potrzebami i inaczej będzie widział szansę realizacji tego. Stąd ten dialog jest konieczny, żeby te różne punkty widzenia zgodzić i znaleźć takie najlepsze dla stron rozwiązanie. Państwo jako opiekunowie mediatorów rówieśniczych musicie zwrócić na te elementy, o których mówi Maciej, szczególną uwagę. Dlatego, że Wy będziecie w trakcie mediacji towarzyszyć uczniom, mediatorom rówieśniczym, którzy bardzo dobrze znają środowisko konfliktów rówieśniczych, ale Waszym zadaniem jako opiekunów będzie dbać o to, żeby te procedury mediacyjne były przestrzegane, ale żeby też była duża troska o ten subiektywny punkt widzenia, oceny sytuacji widziany przez każdą ze stron oddzielnie, w tym również analiza konfliktu. Zastanawiam się, jak mówimy zawsze o tych górnolotnych ideach sprawiedliwości naprawczej, na ile to jest poważnie traktowane przez uczestników różnych kursów, ale patrząc sobie z perspektywy dzieci, patrząc na ich wiek dorastania, to ta kształtująca się moralność i potrzeba takich kodeksu etycznego i też coraz bardziej opartych na współczuciu i na empatii zasad moralnych, chyba jest bardzo trafiona w potrzeby rozwojowe. Ten idealizm młodzieńczy pojawia się zawsze, niezależnie od czasów, w jakich żyjemy, od populacji. Tak po prostu człowiek się rozwija, więc może też promując mediację wśród uczniów i kształcąc tych mediatorów, bo to też zadanie jest nauczycieli, warto zwracać im na to uwagę, że tam się rzeczy dzieją ładne w ich grupie i właśnie takie może idealistyczne trochę, ale trafione w potrzeby rozwojowe.
No i też bardzo ważnym elementem jest zwrócenie uwagi na to, żeby się nie wstydzić tych rzeczy, o których Maciej mówi, żeby podkreślać, że tu jest duża zasługa w umiejętności dostrzegania tych elementów, w analizie, we wsparciu, w budowaniu relacji w grupie i też w takiej pomocy osobom słabszym, które sobie czasami nie dają rady w tych sytuacjach konfliktowych. Istotne jest też to, żeby wprowadzić taki powiew, taką informację też obiegową wśród młodzieży, jak to mówią dzieci, że póki ta mediacja im się nie opatrzy, żeby później część uczniów nie traktowała osób, które zgłaszają sprawy do mediacji, jako osób, które donoszą na kolegów czy na koleżanki generujące konflikt, bo przecież wiecie Państwo doskonale z doświadczenia, że nawet jak jedna osoba konflikt zacznie, to nigdy nie ma tak, żeby druga czegoś od siebie do tego konfliktu nie dołożyła. Dotyczy to zarówno dzieci, jak i osób dorosłych. Rozpoczynając kurs dotyczący mediacji, zawsze zadajemy prowokacyjne pytanie, czy mediacja jest pigułką rozwiązującą wszystkie problemy na terenie szkoły. Magiczną różdżką Harry'ego Pottera, którą można zamachać i wszystkie problemy zginą, bo przechodząc przez kolejne ekrany kursu i wykonując zadania dotyczące korzyści różnorodnych dla szkoły, dla uczniów pokrzywdzonego sprawcy, możecie Państwo odnieść takie wrażenie, że no to faktycznie nie ma takiego problemu, którego byśmy za pomocą mediacji nie rozwiązali. A tak nie jest. Mediacja nie nadaje się do wszystkiego, ale jest też doskonałym nośnikiem idei wychowawczych, umiejętności wychowawczych, kompetencji społecznych, bo przy okazji szkolenia mediatorów rozwija się kompetencje z różnych zakresów, bo nie tylko komunikacyjne, ale także pracy w grupie, twórczego myślenia, twórczego działania. Ale też musimy powiedzieć w tym momencie o tym, że nie wszystkie sprawy do mediacji się nadają z tych konfliktów, które na terenie szkoły występują. I to też jest zadanie dla opiekuna Szkolnego Klubu Mediatora, żeby te sprawy selekcjonować, tak, pomóc rozdzielać. Będziecie mieli Państwo informacje na temat tego, w oparciu o jakie przepisy sprawy określonego typu trzeba kierować zgodnie z zasadami do interwencji, ale też dostaniecie informację, że można edukować i dzieci, i rodziców, że nawet jeśli szkoła musi wezwać policję, czy któryś z rodziców uruchomi procedury i sprawa zostanie skierowana do prokuratury, która będzie przyglądała się, czy ma to znamiona czynu karalnego, czy takich znamion nie ma, to warto też edukować rodziców, że na każdym etapie tego konfliktu, czy on się dzieje na terenie szkoły, czy już niestety z tej szkoły się wydostał, strony mają możliwość i prawo poprosić o to, żeby sprawa została skierowana do mediacji, ponieważ mediacja ma swoje umocowania prawne w przepisach, w kodeksie karnym, w kodeksie cywilnym, w kodeksie rodzinnym, w ustawie o pieczy. Jeżeli w szkole działa Szkolny Klub Mediatora, to wszyscy po wielu miesiącach pracy, przygotowań, też szkoleń z otoczenia szkoły znają instytucję mediacji. Jest o wiele łatwiej i prościej z niej korzystać na różnych poziomach. Czy to przekierowując sprawy, tak jak mówimy, karne, tam gdzie powinny się toczyć, czy to sprawy rodzinne w miejsca, w których powinny się toczyć sprawy rodzinne, czy do ośrodka mediacyjnego, czy będzie to ktoś prowadził z nauczycieli, nie wiem, z zaprzyjaźnionej szkoły, gdzie razem organizowaliście sobie szkolenia, czy też superwizję w ramach budowania takiej sieci wsparcia pomiędzy mediatorami, to już staje się to takim znajomym i przyjaznym sposobem rozwiązywania różnych problemów i doświadczenia prowadzenia mediacji w różnych obszarach pokazują, że to jest po prostu skuteczna metoda, bo nawet jeżeli nie ma porozumienia w mediacji, to strony korzystają z tego, coś sobie wyjaśnią, coś zrozumieją, coś przepracują.
Uczniowie i czasami, są zawsze korzyści. No. Uczniowie czasami mówią, że przez to, że w mediacji mediator nie jest pełnomocnikiem żadnej ze stron, mówiąc językiem dzieci, nikogo nie faworyzuje, to tak jak powiedział Maciej, mogą sobie omówić różne kwestie i jeden z chłopców kiedyś tak ładnie powiedział do kolegi, z którym był w takim no, długotrwałym konflikcie. Uświadomiłem sobie, że my naprawdę nie musimy się lubić ani przyjaźnić. Wystarczy, że ustalimy sobie tutaj takie warunki wspólnego bycia w szkole, żebym ja nie tracił w swojej grupie rówieśniczej, wśród swoich kolegów, a żebyś ty mnie nie zaczepiał i nie musiał się tłumaczyć, że przed swoimi przyjaciółmi, kolegami, czy tak jak miało to miejsce akurat w tej konkretnej sprawie, w środowisku lokalnym, żebyś nie musiał być rozliczany z tego, że jesteś słaby, że się poddałeś, że szukasz tutaj koalicji, że będziesz budował grupy wsparcia, żeby wygrać w tym konflikcie. Tutaj mediacja pozwala na negocjacje problemowe, to też będziemy chcieli Państwu pokazać, jak przygotować strony do negocjacji problemowych, tak żeby osiągnęły kompromis wygrany. Ale też wiele spraw, wiele problemów i trosk nauczyciela codziennych skupia się wokół przemocy rówieśniczej. I temu też poświęcimy sporo uwagi. Młodzież, dojrzewająca młodzież przeżywa dużo konfliktów związanych z rozwojem, związanych z życiem towarzyskim grupy, ze strukturą grupy, czasem taką nieformalną strukturą. I to w oczywisty sposób generuje bardzo dużo napięć i konfliktów. Praca z tymi konfliktami w zakresie poprawy relacji poprzez mediację rówieśniczą pozwala rzeczywiście skutecznie zapobiegać, edukować i też tworzyć taki klimat w szkole właśnie sposobu rozwiązywania konfliktów na bazie dialogu, na bazie rozmowy, tak, nawiązując trochę do tego przykładu, o którym mówiła Renata, że no to brzmi bardzo ładnie, taka refleksja, to jest prawdziwa tolerancja, koegzystencja, tolerowanie tych różnic, rozbieżności, że nie musimy być tacy sami, nie musimy się lubić, ale możemy ze sobą żyć. Pomyślcie Państwo o tym, jakie to korzyści są dla uczniów, którzy skończyli szkołę z takim przekonaniem, że to się da. Mediacja jest w swojej idei instytucją dla pokrzywdzonego, a tak jak już powiedzieliśmy, na mediacji z punktu widzenia myślenia o sobie w konflikcie zawsze mamy do czynienia z osobami, które myślą o sobie, że są pokrzywdzone. Mało kto, właściwie to są sporadyczne sytuacje, że uczestnik konfliktu myśli o sobie, jestem sprawcą, tak? Jestem 100% winny temu, co się stało. Natomiast dzieci też komunikują o tym, że nawet sama taka spokojna rozmowa przy wsparciu mediatora, zwłaszcza mediatora szkolnego, który doskonale rozumie te mechanizmy generowania się konfliktu, o tym jeszcze troszeczkę sobie porozmawiamy w następnym wykładzie, pozwala stronom wyjść z twarzą z tego konfliktu, bo jest to takie miejsce, w którym mogą sobie porozmawiać. W związku z tym widzicie Państwo, że mediacja troszeczkę inaczej niż interwencja na korytarzu potrzebuje czasu. Potrzebuje czasu, odpowiedniego miejsca, potrzebuje przestrzegania procedur, czyli mamy tutaj spotkania wstępne informacyjne, gdzie pomagamy stronom odwentylować emocje, uporządkować potrzeby, przeanalizować sposoby rozwiązania konfliktu, ale też realizacji potrzeb. I zawsze, proszę Państwa, ale to zawsze we współpracy z drugą stroną, a nie kosztem drugiej strony, jak ma to miejsce wtedy, kiedy konflikt eskaluje. Wypada powiedzieć jeszcze na wstępie, że mówiąc o tych przemocowych relacjach, że łatwo wchodzimy wszyscy w rolę w sytuacjach przemocy albo pokrzywdzonego, albo sprawcy, albo świadka. I te role są uwodzicielskie. To znaczy, jeżeli raz zasmakujemy tego bycia w
w której z ról, to potem wracamy do tego i są wymienne. To znaczy osoba, która przez na przykład miesiąc czy dwa była krzywdzona, jak poczuje się trochę mocniejsza, staje się krzywdzicielem, ktoś, kto był obserwatorem, przyłącza się do tego, przyjmuje aktywną postawę. Korzyścią z mediacji jest też to, że rozmawiamy z dziećmi o tym na prawdziwych przypadkach, na tym, co się dzieje w klasie, bazując na faktach, i nazywamy im te procesy, że tak po prostu jest. Jest to wielka nauka, wielka korzyść, a dla nauczyciela, dla wychowawcy jest to ogromna korzyść, ponieważ bardzo dużą część pracy wychowawczej przy okazji prowadzenia mediacji po prostu realizuje, no to nie tylko z, że tak powiem, z podstawy programowej, z zakresu wychowania, ale także z edukacji, no nie wiem, chociażby z zakresu WOS-u, historii. O tych narzędziach wykorzystania mediacji w poszczególnych przedmiotach też taki moduł i taką wiedzę Państwu w tym e-learningu została zawarta przez nas, żebyście mogli popatrzeć, że ta mediacja nie musi być tak wciśnięta jako dodatkowa rzecz, która jest do zrealizowania w szkole, bo mamy świadomość tego, że jesteście Państwo i tak przeciążeni. Natomiast dzieci mówią jeszcze o takiej bardzo ciekawej rzeczy w kontekście tego, co Maciej powiedział, że kiedy siądą, wyjaśnią sobie, uzyskają jakieś porozumienie na tyle, na ile jest to możliwe do uzyskania między nimi, to czasami jeszcze pod koniec mediacji siadają i zastanawiają się, jak przekazać tę informację pozostałym członkom społeczności szkolnej już po opuszczeniu pokoju mediacyjnego, bo doskonale sobie Państwo zdajecie sprawę z tego, że nikt z nas nie lubi być w konflikcie sam i że zbieramy sobie grupy wsparcia w tym konflikcie, i czasami jest tak, że sprawcą przemocy jest ktoś, kto doświadczał długotrwałej przemocy. Albo grupa też się włączała i to są często bardzo działania grupowe i porozumienie. Mimo że rozmowa jest na przykład między dwoma osobami, to porozumienie dotyczy też całej klasy albo całej społeczności szkolnej. Bo jak mówimy o działaniach naprawczych, od których zaczęliśmy i którymi możemy też spiąć ten wykład dla Państwa, no to ta sprawiedliwość też musi się zadziać w przestrzeni społecznej, w przestrzeni grupy, klasy, szkoły. Jeżeli coś popsuliśmy i ktoś na przykład poczuł się mniej bezpiecznie w wyniku tego, że był świadkiem konfliktu albo jakiejś, nie wiem, popychanki na korytarzu, to też jesteśmy winni coś tym obserwatorom i powinniśmy im opowiedzieć o tym, jak ładnie się porozumieliśmy w mediacji i jak rozwiązujemy spory u nas w szkole. I już tak kończąc, chcieliśmy się podzielić taką refleksją, którą mamy z doświadczeń szkolnych klubów mediatora. Dzieci nam powiedziały o tym, że tak naprawdę jeżeli pojawi się taka sytuacja, w której uczeń łamie statut szkoły, nie przestrzega regulaminów obowiązujących w szkole, to zanim sprawa trafi do Państwa jako wychowawców, nauczycieli, pedagogów, psychologów, powinna być skierowana do mediatora rówieśniczego, bo bardzo często konflikty, one eskalują z drobnych rzeczy. Bardzo często my nie wymieniamy między sobą informacje, bo pracujemy na takich stereotypach myślenia o sobie. I tutaj przywołuję takie Państwa doświadczenia, które na pewno macie. W każdej szkole jest taka lista 5-10 osób, o których myślimy, że jak jakiś konflikt większy wybuchł w szkole, to ta i ta osoba była obecna. Jeśli nie była obecna, to i tak coś wie na ten temat, bo tak naprawdę w życiu szkolnym, w relacjach rówieśniczych, bez udziału tej osoby niewiele na terenie szkoły się dzieje. I mediacja też pokazuje, że bardzo często takie etykiety, jakie są przykładane do dzieci i do dorosłych, bardzo często są mylne, bo my pod wpływem emocji, czasami nacisków grupy rówieśniczej, robimy takie rzeczy, których się później w trakcie mediacji wstydzimy i które
z ogromną przyjemnością wręcz staramy się naprawić, żeby się pozbyć też takiego osobistego ciężaru w myśl zasady, jak to się stało, że ja się dałam w ten konflikt wkręcić. No, nikt przy zdrowych zmysłach, proszę Państwa, nie wstaje rano i nie budzi się z myślą, a zrobimy sobie jakiś konflikt w szkole. Proszę Państwa, zachęcamy do tego, żeby dowiedzieć się w tym module na temat takich pogłębionych korzyści z zakresu wprowadzenia mediacji, poziomów satysfakcji dla stron pokrzywdzonych. Myślcie o tym, o tych szkolnych konfliktach właśnie szeroko w kategoriach tego, co się dzieje w całej społeczności, bo rzadko kiedy te konflikty dotyczą tylko dwójki osób. Wszyscy patrzą na ręce i korzyści są dla wszystkich, bo nawet osoby, które nigdy nie były na mediacji, ale patrzą, w jaki sposób rozwiązywali w mediacji konflikty inni, też wychodzą z takim przekonaniem, że tak można, że tak się to robi i że wszyscy na tym korzystają. Więc nie jest to żadna fikcja. I choć nie jest to pigułka na wszystko, to jak to mówimy w naszym stowarzyszeniu, mediacja czyni cuda. Dlatego, proszę Państwa, korzystajcie, jeśli już nie z samej procedury mediacji, to z technik mediacyjnych w codziennym rozwiązywaniu konfliktów, czasami sytuacji trudnych, bo dużo lepiej i skuteczniej jest zamknąć konflikt na poziomie takiej wstępnej eskalacji, niż w momencie, kiedy on wydostanie się ze szkoły i kolejne instytucje się będą tym zajmowały. Wtedy robi dużo, dużo większe spustoszenie. Zachęcamy, zapraszamy i mamy nadzieję, że Państwo skorzystacie. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia.